Znajduje się właśnie pomiędzy obydwoma jezdniami ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku. I w przyszłości w tym miejscu będzie przystanek tramwajowy i dwa tory tramwajowe oraz rozjazdy w splocie na całym tym skrzyżowaniu. Natomiast co ważne, dalej rozpoczęła się już budowa tramwaju do Warszawy Zachodniej. O tym wszystkim w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Tramwaj, kierunek Zachodnia. Witam Was tutaj, cześć, cześć Zanosz i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z tramwaj kierunek zachodnie. Więc nie warszawska średnica, tylko faktycznie tramwaj, co oznacza, że prace tramwajowe tutaj się rozpoczynają. Powiem Wam, że długo nie sądziłem, że w końcu nastąpi ten moment, bo pierwszy film o tramwaju na Warszawę Zachodnią nagrałem 4 lata temu, jeszcze z cykutem, więc faktycznie dosyć dużo tego czasu minęło, ale tutaj też inne są prace realizowane, jak na przykład przebudowa samego ronda zasłańców syberyjskich, która już niedługo nie ma mieć zupełnie przejść podziemnych i mieć tylko łącznie przejście dla pieszych, również z przyjazdami rowerowymi. Natomiast w tym temacie jeszcze sobie chwilę poczekamy, zanim to będzie realizowane. Ale dzisiaj nie o rondzie, a dzisiaj będę Wam mówić o tramwaju, bo pierwsze prace budowlane, jeżeli chodzi o tramwaj do Warszawy Zachodniej, się rozpoczęły. Znaczy pierwsze. Pierwsze to było rozpoczęcie prac budowlanych na Warszawie Zachodniej. Teraz rozpoczęły się prace przy budowie do tramwaju do Warszawy Zachodniej. W tym miejscu, mianowicie w ogrodzenie całego Parku Pięciu Sióstr. Znaczy nie całego, tylko przez sam środek. Co ważne, prace rozpoczęły się od tego, żeby wygrodzić teren, którym faktycznie będzie przebiegać tunel. Natomiast jeżeli się martwicie, o nie, trzeba będą wycięte, które były przed chwilą posadzone, to nie, spokojnie, takiej sytuacji nie będzie. Już w trakcie prac budowlanych, jeżeli chodzi o Park Pięciu Sióstr, czyli stara nazwa Park Zachodni, było faktycznie powiedziane, że będzie tutaj w przyszłości powstawać tramwaj i nowych drzew nie było zasadzonych w obrębie właśnie, gdzie będzie budowany tunel. Więc tylko łącznie faktycznie będą wycięte wszystkie drzewa na trasie tunelu, no bo żeby budować tunel pod spodem, trzeba wyciąć drzewa na górze. Nie będzie to będą tarczą TBM. Góra podstropowo, ale de facto większość prac też będzie realizowana odkrywkowo. Natomiast no, to faktycznie trochę będzie tutaj trwać, trochę będzie realizowane i będzie na pewno coś dużo utrudnień. Jedno z tych utrudnień już się wydarzyło w tym miejscu. Z kolei tutaj jesteśmy przy peronie 9 Warszawy Zachodniej, który no, jest ciekawy, bo w tym miejscu powstała na razie pustka technologiczna dla przyszłościowego tramwaju, który w tym miejscu może dojechać. Aktualnie stąd tunel się ciągnie do właściwie Alei Jezuńskich już w tym momencie, bo tam trwa wykop. W przyszłości tramwaj stąd ma pojechać tam dalej na Odolany, ale to jest pieśń przyszłej dekady. Tramwaje warszawskie na razie mówią, że tak, kiedyś to zrobimy, ale kiedyś. Na razie tramwaj dojedzie tutaj, do West Station, czyli do hali dworcowej przy Alejach Jezuńskich. Dojedzie dokładnie do peronu pierwszego WKD, chociaż pod niego już nie pojedzie. Na dalszym odcinkiem pod wszystkimi peronami będzie pusty tunel i tramwaje chciałyby jednak wykorzystać ten tunel. Pomyślały o tym jakoś niedawno, kiedy faktycznie wszyscy zaczęli krzyczeć, że słuchajcie, macie pusty tunel i nie wykorzystacie go. I te tramwaje ogarnęły się i faktycznie zaczęły myśleć, czy może by z wykonawcą, który aktualnie realizuje tą inwestycję tramwaju do Zachodniej, by po prostu nie wydłużyć tej inwestycji i nie zabudować i wykończyć tego całego tunelu na dłuższym odcinku. Zobaczymy, czy im się uda dogadać w formie aneksu. Oczywiście wiadomo, że ta inwestycja byłaby realizowana dłużej niż sam tramwaj do Zachodniej, bo ten ma pojechać w 26 roku, więc tam pewnie by dojechał w 27 roku. Ale według mnie to jest bardzo ważny element, który faktycznie przydałoby się zrealizować w ramach tej inwestycji, bo już tam właściwie tramwaje są. Ale według mnie jeszcze ważniejszym elementem jest wydłużenie samego tramwaju do Kasprzaka, bo bez tego de facto dobre obsłużenie linii średnicowej w trakcie jej zamknięcia będzie trudne. A w ten sposób tramwaje by miały tutaj dobre połączenie z linią metra i z linią kolejową właśnie na Warszawie Zachodniej, a tak będzie lipa. Najbardziej obciążony dworzec, który będzie wtedy w Warszawie, czyli Warszawa Zachodnia, nie będzie mieć sensownego połączenia tramwajowego z linią metra i ogólnie z połączeniem Bemowa, Woli, Ochoty i Wilanowa, tylko łącznie przez to, że ta inwestycja znowu została opóźniona przez kolejne lata. Chociaż tam de facto odcinek na Kasprzaka obok gazowni jest już prawie całkowicie gotowy do realizacji. No cóż, poczekamy, pożyjemy, aż się faktycznie może im to wszystko uda ogarnąć i zrealizować. Tymczasem lecimy sobie aktualnie w kierunku ulicy Grójeckiej nad Bitwy Warszawskiej, gdzie aktualnie są trzy pasy w każdym kierunku, ale po przebudowie, a konkretnie wstawieniu tutaj torowiska tramwajowego na środku jezdni, będą po dwa pasy w każdym kierunku, ale znikną bus pasy. Z dobrych informacji. Oczywiście w ramach tej inwestycji również pojawią się drogi rowerowe, będą po jednej, po drugiej stronie tej ulicy, a w ramach odrębnej inwestycji ZDM-u połączą się te drogi rowerowe z tą inwestycją, również z właśnie samym rondem zesłańców syberyjskich. W ramach tej inwestycji ZDM również właśnie będzie likwidować tamte przejścia podziemne.
Także trochę tutaj będzie się działo, ale najwięcej będzie się działo w ramach tej inwestycji, pomijając jeżeli chodzi o tunel, tutaj na samym skrzyżowaniu Bitwy Warszawskiej i oczywiście Grójeckiej, bo tu powstaną rozjazdy w każdą stronę świata. No, w każdym sensie to właściwie dużo powiedziane, ale nawet nie za dużo. Bo czy będzie tramwaj jechać z Banacha, czy tramwaj będzie jechać z centrum Warszawy, czy tramwaj będzie jechać z Warszawy Zachodniej, czy może z P plus R, ale krakowska, będzie mógł skręcić w każdym kierunku. Czyli przykładowo, jeżeli tramwaj pojedzie od Pralki, czyli właśnie od Okęcia, będzie mógł pojechać prosto do centrum Warszawy, skręcić w prawo, czyli pojechać na pętlę Banacha, bądź w przyszłości do Wilanowa przez pole Mokotowskie, bądź skręcić w lewo w kierunku Warszawy Zachodniej, w przyszłości w kierunku Woli. W skrócie, możliwości będzie naprawdę całkiem dużo. No ale no cóż, zobaczymy faktycznie, jak to będzie realizowane. Wiemy już teraz, że będą dosyć duże utrudnienia. W przyszłym roku mają być utrudnienia, jeżeli chodzi o ruch tramwajowy na ulicy Grójeckiej i na ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku do pętli Banacha. W skrócie, w wakacje transportują się utrudnienia polegające na tym, że tramwaje dojeżdżają tylko łącznie do placu Narutowicza. Dalej do Banacha czy do P plus R Aleja Krakowska tramwaje już nie pojadą, więc to dosyć duże utrudnienie. Nie wiemy, jak długo będzie ten stan utrzymany. Prawdopodobnie nie zakończy się na samych wakacjach, tylko będzie trwać trochę dłużej, ale jedno jest pewne. Zamknięcie w tym ruchu tramwajowego, niezależnie od tego, czy w wakacje, czy nie w wakacje, będzie czymś strasznym, jeżeli chodzi o ruch, bo tutaj tramwaje ledwo co obsługują ten ruch, który się ciągnie do P plus R, a bez tramwajów autobusy całkowicie sobie w tym temacie nie poradzą, więc ja nie wiem, jak tramwaje, jak ZTM chce sobie prowadzić tutaj zastępczą linię autobusową, ale ona co najmniej będzie musiała jeździć jak dwójka co dwie minuty, żeby to jakkolwiek obsłużyć, a i tak sądzę, że będzie lipa. Bo faktycznie tych pasażerów tutaj jest naprawdę, naprawdę całkiem dużo. Wiemy tylko łącznie tyle, że na samym skrzyżowaniu oczywiście będą zainstalowane w przyszłości rozjazdy w splocie oraz dodatkowe lewo skręty i prawo skręty w relacji centrum Warszawy, pętla Banacha. No i że będą przejazdy i przejście dla pieszych w ramach wszystkich przejść dla pieszych i wszystkich narożników. Natomiast jeżeli chodzi o prace budowlane, wiemy tyle, że ma być utrzymany cały czas ruch samochodowy i na ulicy Grójeckiej i na Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Sama ulica Bitwy ma być zwężona do jednego pasa w każdym kierunku i do jednej jezdni w związku z pracami przy ciepłociągu i pracach przy budowie torowiska tramwajowego, natomiast faktycznie ruch ma być utrzymany na każdym z wlotów. To będzie trudne do realizacji, ale według mnie ważniejszym elementem niż utrzymanie ruchu samochodowego w tym miejscu jednak na każdej relacji byłoby utworzenie tymczasowego torowiska tramwajowego, tak aby na spokojnie tramwaje mogły cały czas funkcjonować z maksymalnym wyłączeniem góra jednego weekendu bądź jednego tygodnia. Ruch tramwajowy w tym miejscu jest kluczowy do obsługi tej części Woli, jak również tej dalszej części Włoch i terenów podmiejskich. Bez tramwaju w tym miejscu będzie po prostu istny kataklizm komunikacyjny. No ale no cóż, tak zostało to obrane i tylko łącznie możemy mówić, że nam się to nie podoba i później patrzeć, jak to wszystko będzie stało w niesamowitych korkach. Ale plany aktualnie takie są i raczej w tym temacie się nic nie zmieni. Czemu mówię, że ruch samochodowy w tym miejscu mógłby wylecieć na czas budowy tramwaju i żeby tramwaje jeździły objazdami? Bo samochody mogą pojechać objazdami różnymi innymi ulicami w okolicy, a tramwaj takiego objazdu nie jest w stanie zrobić. Tak łatwo i tak tanio, no i nie przejedzie sobie innymi ulicami, a samochód bez jakichś większych problemów przejedzie. Więc według mnie to byłoby warte do zrealizowania, nawet jeżeli ten tramwaj by jeździł wahadłowo po jednym torze. No, no cóż, to nie jest listy planowane w ramach tej inwestycji, chyba że jednak tramwaje się ogarną, bo te prace, jeżeli chodzi o zamknięcia tutaj, jeżeli chodzi o te skrzyżowania i ruch tramwajowy, jak i również jeżeli chodzi o zwężenie Alei Zimskich, mają dopiero być realizowane w przyszłym roku, czyli w 2025 roku. Sam tramwaj ma jeździć tutaj dopiero od 2026 roku, a teraz będą realizowane inne, mniejsze prace na terenie całej ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Pamiętajcie, że tutaj będą docelowo dwie jezdnie, tramwaje będą jeździć po środku, z nowym przystankiem tramwajowym w tym miejscu również, jeżeli chodzi o skrzyżowanie z ulicą Szczęśliwicką. I same przystanki będą przed skrzyżowaniem, tak jak teraz lecimy, a dalej będzie już wlot do tunelu. Tam dalej z kolei widzicie już przejście dla pieszych i w tym miejscu będzie przejście dla pieszych i to przejście dla pieszych będzie już nad tunelem, bo tam wlot do tunelu się skończy. Tramwaj dalej będzie wjeżdżać oczywiście do tunelu i w tym miejscu, gdzie jest aktualnie wykrodzone, będzie jechać częścią podziemną. Więc całkiem ciekawe to się prezentuje, prawda? No tylko oczywiście w najbliższym czasie musimy się liczyć z dużymi utrudnieniami, jeżeli chodzi o tą inwestycję. Budowa tramwaju do Warszawy Zachodniej właśnie się rozpoczęła i Wy też możecie relacjonować, jak to wszystko powstaje. Zapraszam Was do dołączenia do grupy Co u tramwajów warszawskich. Tam możemy się wymieniać zdjęciami i będziemy wiedzieć wszystko więcej i szybciej. Tymczasem, jeżeli mi chcecie pomóc w realizacji pozostałych normalnych filmów na całym kanale, również tej serii o tramwaju do Zachodniej, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek i możecie również zostać patronami Avizonosza. Patronite / Avizonosz. Tymczasem wracamy do podsumowania filmu.
Tymczasem to by było na tyle z tego materiału. Tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli ten film Wam się podobał, to możecie zostawić łapkę w górę, subskrybuj i Patronite już powiedziałem wcześniej. Natomiast jeżeli chodzi o utrudnienia na Alejach i Zimskich, bo pewnie usłyszeliście, to tylko Wam nie wytłumaczyłem jeszcze o co chodzi, to chodzi o to, że ruch ma być utrzymany cały czas w trzech pasach w każdym kierunku, ale będą przemieszczenia tej jezdni w związku z koniecznością budowy nowego tunelu tramwajowego pod tą ulicą, żeby połączyć się po prostu z Parkiem Zachodnim razem z właśnie Warszawą Zachodnią. Także to będzie realizowane właśnie w przyszłe wakacje i w przyszłym roku, w 2026 roku mają się rozpocząć te prace. Ma być utrzymany cały czas ruch, natomiast w ramach tej inwestycji nie będzie przybudowane przejście podziemne pomiędzy przystankami autobusowymi a Warszawą Zachodnią, które się znajduje właśnie pod Alejami Zimskimi, co według mnie również jest całkowicie niezrozumiałe. Chyba że ZDM się ogarnie i będzie to robić razem z tramwajami w tym samym czasie. No ale no cóż, w tym temacie też na razie nic więcej nie wiemy. W skrócie, dużo nie wiemy o tej inwestycji. Wiemy, że już faktycznie prace się rozpoczynają, a największe zasadnicze prace budowlane rozpoczną się najprawdopodobniej jakoś na początku wakacji, czyli już w lipcu 2024 i wtedy też pojawi się kolejny film z tramwaju kierunek zachodnia i może mi się uda ponownie wejść na plac budowy, jak tam prace będą realizowane na dole, na poziomie minus 2 pod samą Warszawą Zachodnią. I co ważne, jeszcze na sam koniec powiem o oddzieleniu tych dwóch inwestycji. Tramwaj pod Warszawą Zachodnią jest realizowane przez Budimex, czyli inwestycję wspólną z PKP PLK. Przebudowa wszystkich peronów, budowa nowego przejścia podziemnego, nowego dachu i hali dworcowej przy ulicy Tunelowej. W ramach tej inwestycji dla tramwajów powstał pusty tunel tramwajowy na poziomie minus 2, z możliwością budowy przystanków tramwajowych przy peronie 9 i przy Alejach Jerozolimskich. W ramach tej inwestycji nie powstają żadne tory tramwajowe, sieć trakcyjna czy przystanki tramwajowe, jeżeli chodzi o wykończenie. Natomiast drugi wykonawca, czyli ZUE, ma wejść na ten teren budowy, który aktualnie jest jeszcze budowany przez Budimex i wybudować tam schody ruchome, przystanki tramwajowe, tory tramwajowe, sieć trakcyjną do Alei Zielińskich. Chyba że tramwaje się dogadają, to wtedy również do peronu 9. Ale zobaczymy, jak to faktycznie będzie wyglądać. Ja z ciekawostek tylko właśnie powiem, że ten tunel tramwajowy na poziomie minus 2, który jest już teraz pod peronem który dochodzi do peronu 9, jest całkowicie zamknięty. Tam nawet nie ma żadnej klatki schodowej. De facto, jak oni to faktycznie zamkną, jeśli nie dogadają na czas z tą inwestycją, tunel będzie pusty i nie będzie tam nawet właściwie jak wejść ewakuacyjnie, bo po prostu nie będzie tam żadnego wejścia. Ale nie będę ukrywać, że kibicuję faktycznie tramwajom, żeby udało mi się dociągnąć tą inwestycję do peronu 9, jak i również, żeby przed 2030 tramwaj dojechał i połączył Ochotę i Wolę poprzez Warszawę Zachodnią. Tymczasem do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!